Witaj Piotrze. Cześć Mateuszu. Powiem Ci szczerze, że czekam na ten dzisiejszy odcinek. Szkoda, że Państwo nie widzą tego uśmiechu. <noise> Bo chcę zadać pytanie. Tak jak tydzień temu mówiłeś, że pogrzeb może stać się sakramentem. Skąd taki pomysł? Po tej zeszłotygodniowej deklaracji twojej, jakoby, hipotezie, hipotezie. jakoby pogrzeb miał być sakramentem? No broń się, tłumacz się. Dlaczego tak uważam? Ponieważ. Informacje związane z pogrzebem w katechizmie znajdują się w tym rozdziale, który omawia sakramenty. Taka naturalna intuicja. Tak, tylko między jednym a drugim jest są jeszcze sakramentalia, bym zauważył. Ponieważ, Taka mała różnica. Ponieważ pogrzeb należy do sakramentaliów. Czyli nie jest sakramentem. Ustalmy to. Pogrzeb nie jest sakramentem, tylko czym? Sakramentalium. To wytłumacz. czym to się różni. Jest znacząca różnica między sakramentami. A sakramentaliami. Sakramentalia to różne znaki błogosławieństwa, poświęcenia, które towarzyszą człowiekowi w jego życiu chrześcijańskim, otwierają go na przyjęcie sakramentu, ale także pomagają przeżywać skutki sakramentów. Do takich sakramentaliów należą poświęcenia medalików, poświęcenia książeczek, gróżańców, błogosławieństwo osób, błogosławieństwo opata, poświęcenie Kościoła. Nawet w wielkim poście. Posypanie mówi, głowy popiołem? Posypanie głowy popiołem to jest sakramentalium. Ważne, żeby wiedzieć, że liczba tych sakramentaliów jest nieograniczona. Czyli jednym słowem, albo tak krótko zbierając to. Mamy sakramenty, które są takimi. Kamieniami milowymi w o, życiu właśnie. chrześcijańskim. Kamieniami milowymi, a między tym mamy całe mnóstwo sakramentaliów. Które nas prowadzą do przyjmowania sakramentów, i potem prowadzą nas do życia tymi sakramentami. Tak. Czyli to jest to, co jest między niedzielną Eucharystią a niedzielną Eucharystią w domu, tak? Wszystko, że tak. Nie, bo to jest bardzo fajne, bo to pokazuje, że Kościół nie tylko daje takie ważne momenty wyjątkowe w życiu, ale próbuje pokazać, że tak naprawdę ta wiara ma się przekładać na wszystko w naszym życiu. I nawet Daje coś pod to. Że Jeżeli tak rodzice błogosławią dzieci, które idą do szkoły, to jest błogosławieństwo, ale to należy do tego grona sakramentaliów. To tu jest jeszcze jedna rzecz. Kto może sprawować sakramentalia? I o tym już troszkę katechizm mówi, ponieważ te sakramentalia są podzielone. Są takie sakramentalia, które, których szafarzem może być każdy ochrzczony. Są takie sakramentalia, które są związane z typową posługą kapłańską. No to na przykład poświęcenie wody święconej, yy, poświęcenie modlitewnika, ale są takie sakramentalia, które w taki sposób powiedzmy, tradycyjny są zarezerwowane dla biskupa, na przykład, na przykład? poświęcenie Kościoła. Poświęcenie Kościoła, to też jest sakramentarium. Żeby w stu procentach zgłębić temat, to musielibyśmy wziąć na tapetę jakieś jedno sakramentalium i rozważyć. Różne jego aspekty, czyli czego dotyczy, kto jest jego szafarzem, czy to jest błogosławieństwo, czy to jest poświęcenie, i tak dalej. Bardzo ciekawym przykładem sakramentaliów jest egzorcyzm. No i rozważmy to. No, kto jest szafarzem? Szafarzem egzorcyzmu, no i trzeba zrobić rozróżnienie, że są egzorcyzmy, których może dokonać człowiek ochrzczony, a są egzorcyzmy, których może dokonać tylko kapłan. Pierwszym szafarzem egzorcyzmu, tych takich większych, jest biskup, i biskup dzieli się tą władzą z danym kapłanem. Tak, ale to jest tylko ten, któremu biskup pozwoli, że tak powiem. Tak. A taki egzorcyzm, którego może dokonać każdy człowiek na mocy sztu, nie wiem jak to nazwać mały egzorcyzm. Chyba tak się nazywa mały i wielki. No, mały to jest to modlitwa jest... do świętego Michała Archanioła. Henioła. To jest modlitwa Ojcze nasz i tę modlitwę odmawia każdy z nas. Na oficjalne udzielanie egzorcyzmów potrzebna jest, jeśli, tak, jeśli biskup się dzieli z danym księdzem tą władzą, tą mocą, potrzebna jest zgoda. Ale jest taki moment, jest taki egzorcyzm. No właśnie, się chciałem spytać, czy jest taki egzorcyzm, który może zrobić tylko ksiądz, ale nie musi mieć zgody. Tak, i to jest moment w czasie Chrztu Świętego, kiedy ksiądz wyciąga rękę nad dzieckiem i odmawia tą modlitwę, upraszając, aby Duch Święty bronił tego dziecka i oddalił skutki grzechu pierworodnego. Tak, czyli to jest egzorcyzm, który dokonuje ksiądz ale do którego nie musi mieć specjalnej zgody biskupa. Ale gdybyśmy to rozważali tak głębiej, to ksiądz ma zgodę biskupa na to, bo jest posłany na parafię i w swoich obowiązkach ma udzielanie sakramentu chrztu. Tak, więc w pewnym sensie tak. Natomiast jeżeli mówisz o, o tych sakramentaliach i o szafarzach, to jeszcze może rozgraniczmy błogosławieństwo i poświęcenie w Przypadku sakramentaliów, bo to jest, myślę, też ważne, żeby takie coś dobrze rozumieć. Co Cóż... błogosławimy, albo inaczej, kogo błogosławimy, a co święcimy? Słyszałem takie rozróżnienie, że błogosławimy ludzi, a poświęcamy przedmioty i rzeczy. Czyli, na przykład, Kościół poświęcamy. Poświęcamy wodę święconą. Tak. tak? Ale błogosławimy wdowy, jest jeszcze słowo konsekracja. Ono też jest raczej dzisiaj zarezerwowane dla osób konsekruje się na biskupa, konsekruje się na dziewicę w kościele, błogosławi się na wdowę, a jak mówiliśmy, przedmioty są tylko poświęcone. I to są potem takie przedmioty, które są jak gdyby szczególnie przeznaczone do kultu religijnego, prawda, do e, rozwijania naszej wiary, na przykład medalik, który się nosi naszej krzyży, grużaniec, modlitewnik, pismo święte. I to też jest kolejny obszar fajnych zagadnień, ponieważ kościół poświęcony to znaczy, że jest wyłączony z takiej przestrzeni świeckiej, wyłączony jest z tego profanum, a jest przeznaczony tylko i wyłącznie do, do sakrum. sakrum. A kiedy my poświęcamy medalik czy różaniec, to mamy ten powiedzmy to sakrum w naszym codziennym świecie, w tak, naszej tak, codzienności, tak. Żeby, nam, żeby nas odnosił do Pana Boga, żeby nam przypominał, żeby ten świat mojej wiary. Był cały czas wokół mnie piękny, ubogacany. I to mi się podoba, bo to jest chyba takie sedno sakramentaliów, żeby taka nasza codzienna wiara była przeniknięta tą świętością Pana Boga. To chciałem powiedzieć. No to wróćmy teraz do pogrzebu, bo od niego tak naprawdę zaczęliśmy. Jak katechizm opisuje sakramentalia, to pogrzeb jest jak gdyby tak wyłączony, oddzielnie opisany. Nie jest pośród wszystkich sakramentaliów, tylko ma takie swoje miejsce, ma swój oddzielny rozdział. Katechizm poświęca mu więcej miejsca, ponieważ teologia pogrzebu, ta jego głębia przeżywania, ale też głębia treści, które niesie, jest przebogata. A to nie jest też tak, że pogrzeb akurat wiąże się z takim jednym z granicznych, takich wyjątkowych sytuacji, jaką jest śmierć? Bo pozostałe sakramentalia powiedzmy, że się wpisują w takie codzienne życie. Natomiast pogrzeb wpisuje się w taki moment bardzo trudny codziennego życia. A mówiliśmy kiedyś, że sakramenty są dla żywych. Tak. Zastanawiam się, czy sakramentalia też tak możemy powiedzieć. Głównym uczestnikiem pogrzebu jest osoba zmarła. No. Ale z perspektywy naszej wiary, katechizm to podkreśla: ten zmarły żyje w Chrystusie. Tak, no jak patrzymy na pogrzeb chrześcijański, to cała liturgia nas tak naprawdę prowadzi do tego, żebyśmy odkryli, że ta osoba się narodziła dla życia wiecznego, przeszła na drugą stronę. Więc kto jest podmiotem tego sakramentalium na pogrzebie? No, i tutaj by trzeba było dokładnie prześledzić liturgię i treść wszystkich modlitw, bo z jednej strony te modlitwy, które odmawiamy na początku pogrzebu, potem przy ostatnim pożegnaniu, z jednej strony dotyczą tej osoby, która zmarła, ale dotyczą też tych, którzy uczestniczą w pogrzebie. Natomiast sama liturgia eucharystyczna w pogrzebie jest skoncentrowana na życiu wiecznym zmarłego. I też nie mówiliśmy o tym wcześniej, ale wśród sakramentaliów są znaki, które się wykonuje. W czasie poświęcenia używamy wody święconej. Jest pokropienie wodą święconą, ale może też być okadzenie. Tak. Samo okadzenie może być symbolem, znakiem modlitwy, ale okadzając coś, na przykład okadza się przy poświęceniu Drogi Krzyżowej, no to oddajemy szacunek. To jeszcze taki też znak y, namaszczenia olejem. Tak samo namaszczenie Ołtarzno, olejem. Ołtarz namaszcza się olejem. Jest też znak krzyża czyniony. I teraz, jeżeli te różne znaki towarzyszą sakramentaliom, to w czasie pogrzebu to wszystko też jest obecne. Jest też poświęcenie nowo wykopanego grobu. Jest znak błogosławieństwa nad wszystkimi, którzy się gromadzą, i pobłogosławienie ich w tym przeżywaniu żałoby, które, tak, w którym teraz się tak, zmagają. Tak, tak. Jest okadzenie. Jest też okadzenie. Jest pokropienie wodą święconą. Więc tych znaków na pogrzebie akurat jest dużo. Jest bardzo dużo. Są jeszcze takie znaki zwyczajowe, też gdzieś w różnych regionach Polski, używane podczas całego tego obrzędu pogrzebu, niekoniecznie w kościele i niekoniecznie związanych z liturgią. Takim znakiem jest chociażby poświęcenie wieńców zniczy, wiązanek, które składa się też już potem po złożeniu ciała do grobu. Natomiast ja jeszcze bym chciał zobaczyć i, i, i spróbować odkryć takie coś, że. Ten pogrzeb jako liturgia w kościele ma takie ważne też znaczenie egzystencjalne. Bo nie wiem, czy zauważyłeś, że katechizm, jak mówi o sakramentaliach, to ma tam taki akapit jeden poświęcony tak zwanemu humanizmowi chrześcijańskiemu, czy też takiemu podejściu egzystencjalnemu do, do wiary. Gdzie, tak jak mówiliśmy,. Takie codzienne życie jest przeniknięte tą obecnością Pana Boga, ale też jakby w drugą stronę. Sakramentalia pozwalają nam odnajdywać się w życiowych sytuacjach. I tak jak na przykład dziś żyjemy w czasach, kiedy chociażby śmierć staje się tematem tabu, mhm. kiedy staje się tematem zakazanym, kiedy coraz częściej w tym zachodniej części świata człowiek unika w ogóle tego tematu, unika czegoś takiego jak żałoba po śmierci unika człowieka, któremu umarł ktoś bliski. Unika rozmawiania, unika na przykład sytuacji, w której dziecku się mówi o tym, że umarł ktoś bliski, umarła babcia, gdzie to dziecko się zabiera na pogrzeb. Coraz częściej dorośli nie zabierają dzieci na pogrzeb, bo po co mają przeżywać takie trudne wydarzenia? Natomiast chrześcijaństwo pokazuje, że ta śmierć to przejście. Dzięki liturgii pogrzebowej, która jest sakramentalium, jest wpisana i pozwala się odnaleźć w tym. Blokuje nas od takiego zamykania się na śmierć, tylko wręcz przeciwnie, pokazuje nam, że to jest coś, co jest z jednej strony kondycją człowieka, mhm. że umieramy, a z drugiej strony czymś, co w Panu Bogu nabiera zupełnie innego charakteru. To, co Ty mówiłeś o przejściu, o tym narodzeniu się do życia. No właśnie do tego chciałem nawiązać. Zaraz na początku tego fragmentu, który jest poświęcony pogrzebowi, jest taki akapit, który przypomina tą znaną historię. Jak bliźniaki w łonie matki się sprzeczają, czy istnieje życie po porodzie. Tak, tak, pamiętam takie coś. I tutaj w tym fragmencie katechizm pięknie mówi, że całe życie, które mamy od chrztu do śmierci, to jest życie w łonie kościoła. I pogrzeb jest tym momentem, kiedy ten zmarły przechodzi do domu Ojca, przechodzi do życia wiecznego. I to jest właśnie coś, co jest, myślę, bardzo potrzebne, żeby w ogóle próbować tak rozważać te wydarzenia, kiedy idziemy na pogrzeb kogoś do kościoła, kiedy uczestniczymy w liturgii, żeby zobaczyć coś takiego, bo to jest piękny obraz, że jestem w łonie kościoła i rodzę się do życia wiecznego, a w tym mi pomaga cała liturgia pogrzebu. Pośród tych podobieństw między sakramentem a sakramentaliami jest jeszcze taki element, że sakramenty mają swoje księgi. Każdy sakrament ma swoją księgę. Sakramentalia w naszej polskiej rzeczywistości również mają księgę. Mówiłem, że jest ich niezliczona liczba, tych sakramentaliów. I w Polsce mamy dwutomowe obrzędy błogosławień. Z... Niezliczona liczba mieści się w dwóch tomach. <śleszamy> <śleszamy> ale, ale oczywiście jest tam takie teologiczno-pastoralne na początku wprowadzenie, które zakłada, że mogą powstawać nowe. Właśnie o to chodzi. Ta niezliczona liczba jest związana z tym, że Wydarzenia życiowe, sytuacje mogą powodować, że pojawi się nowe sakramentalium, które będzie odpowiedzią na tą sytuację życiową. Tak, a, a to, co się mieści w tych dwóch tomach, to są najczęściej stosowane, nam znane, które się dość często przydają. Jest tam na przykład poświęcenie organów, ale są na przykład błogosławieństwa narzeczonych, błogosławieństwa ludzi pracy, błogosławieństwo pielgrzymów. To przecież pamiętamy z pielgrzymki do Częstochowy. Tak, w ogóle y, pielgrzymka to też jest sakramentalium chyba, no nie? Jakaś taka forma też, też. takiej pobożności ludowej, która jest związana z sakramentaliami. Mamy przecież, w pandemii to przeżywaliśmy, pobogosławienie czy poświęcenie pokarmów na stole wielkanocnym. Tak, to też jest sakramentalium. I w tym wprowadzeniu teologiczno-pastoralnym wyczytałem, że takie błogosławieństwo powinno się składać z dwóch elementów. Pierwszym elementem jest zawsze nawiązanie do Słowa Bożego, czytanie Słowa Bożego, a drugi wiąże się z uwielbieniem Pana Boga, z uwielbieniem Jego dobroci i z taką modlitwą z prośbą o pomoc z nieba. Czyli dwa elementy budujące to błogosławieństwo, to sakramentalium. No to to jest też, też ważne. No. I idę, idę dalej, że tak jak sakramenty mają swoje księgi, sakramentalia ma te dwutomowe, to pogrzeb też ma swoją księgę. Czyli nie łapie się w tych dwóch tomach. Nie, Obrzędy pogrzebu mają osobną księgę. I w tych obrzędach pogrzebu możemy znaleźć, że każdy pogrzeb, że pogrzeb generalnie ma trzy stacje. Jest stacja tak. w domu, jest stacja w kościele, jest stacja na cmentarzu. Tak. I Jeszcze są między stacje, czyli te przejścia. Kondukty pogrzebowe. Tak, Kondukty tak. pogrzebowe, żeby to też mieć świadomość, że to jest stacja, potem przejście, stacja, przejście, stacja. Kondukty mają swoją historię nawet ze Starego Testamentu. W, w Starym Testamencie kładziono nacisk na to, aby towarzyszyć ludziom, którzy żegnają swoich zmarłych i nawet mówiono, że jeżeli idzie jakaś grupa ludzi i jest dłuższa niż tam pięć, cztery łokcie, to znaczy, że pewnie idzie kondukt. kondukt. No dzisiaj kondukty już rzadko kiedy chodzą. Zwłaszcza tam, gdzie trzeba iść dłużej ulicą, to, to jednak nie, nie zawsze jest zgoda na to. Są parafie, gdzie jeszcze chodzą takie kondukty, bo ostatnio byłem na takim pogrzebie, gdzie był kondukt. Coraz rzadziej jest też ta stacja w domu. Ale to jest chyba zamienione na stację w tym domu przedpogrzebowym? Jeżeli jest taka sytuacja, jeżeli jest sytuacja, że jest dom pogrzebowy, to bardzo często tam jest taka stacja robiona. Albo Ale... czasami wcześniej do kościoła przywożony jest zmarły i tam rodzina się modli w kościele. Tak, bardzo często wtedy odmawia się różanie, śpiewa się nawet godzinki i dopiero potem jest. Godzinki za zmarłych. Godzinki za zmarłych, tak. I na tym przykładzie widać, jak bardzo zmienia się forma udzielania tego sakramentalium. Tak, tak, przeżywania, bo no ona jest związana bardzo mocno z warunkami, w jakich żyjemy. Kiedyś czymś naturalnym było, że jak umarła osoba, to Trumna z jej ciałem była trzymana w domu. Nie brało się jej do zakładu pogrzebowego, nie brało się jej do kaplicy cmentarnej, nie była w takich specjalnych przeszklonych chłodniach w kościele jak dzisiaj na przykład, bardzo często można spotkać coś takiego. Była po prostu w domu. Tam się ludzie gromadzili na modlitwie, codziennie przychodzili na różaniec, siedzieli dookoła tej trumny, potem się stamtąd wynosiło to ciało. Ksiądz przyjeżdżał do domu i stamtąd dopiero się rozpoczynał pogrzeb i cała taka droga tego. Zmarłego i towarzyszenia, a dzisiaj już nie wolno trzymać zasadniczo w domu ciała zmarłej osoby. Kwestie sanepidu. Tak, tak, już, już inaczej się do tego podchodzi, więc albo jest, tak jak mówiłeś, dom pogrzebowy, albo w kościele na przykład, jeżeli jest taka możliwość, to się po prostu zmienia. Ważne jest to, że to dalej jest tak naprawdę towarzyszenie. Ono może mieć różną formę, ale dalej to jest to przechodzenie i ta taka droga, byśmy powiedzieli, do wieczności. No, a katechizm mówi, że temu rozwijaniu różnych form sakramentaliów towarzyszy pobożność ludowa. A przejawem, moim zdaniem, pobożności jak, czy jakichś zwyczajów, na przykład w związku z pogrzebem, na przykład zasłaniano lustra. Tak, ja, jak albo... to traktować? Czy to też należy do sakramentaliów, czy to są jakieś no. zwyczaje? No i tu jest właśnie problem, bo katechizm yy, pisząc o pobożności ludowej, takie wzniosłe słowa użył, że tak powiem. No. Pokazując, jak, jaki charakter ma ta pobożność ludowa, jak tam działa zmysł taki eklezjalny pobożności ludowej. Ale mam wrażenie, że broni przed magicznym postrzeganiem. Tak. Pokazuje cały czas, że to ma być coś, co będzie otwierało na łaskę Pana Boga. A, a tak troszkę poza audycją znasz jakieś takie zwyczaje, intrygujące, związane z pogrzebem? Tak. Na przykład, jak wychodziło się z, do, z trumną z domu, to uderzało się w prógi drzwi trumną. Trzy razy. Na takiej zasadzie, że się żegna ten zmarły już z tym domem i z tą domostwem, w którym żył. Albo jak. Pamiętam, moim dziadkiem tak trumną uderzano. Albo jak trumna stała na taboretach, to się kopało w te taborety, przewracało się te krzesła? Tego nie spotkałem. To są zawsze takie tematy, które na katechezie były bardzo interesujące, <laughs> i, i uczestnicy katechezy woleli słuchać o tych zwyczajach. Można się w komentarzach podzielić. Muszę <laughs> nauczyć które znamy. Natomiast zasadniczo ważne jest, żeby w sakramentaliach odkryć, że one ma na, mają nam pomagać spotkać się z Panem Bogiem w sakramentach. No, z pogrzebem jest jeszcze mocno związane to, co jakoś nawiązywałeś, doświadczenie żałoby. Tak. Wyczytałem, że w Starym Testamencie żałoba trwała 7 dni. Jak był ktoś znaczniejszy na jakimś stanowisku, to 30 dni, a jak zmarł Jakub w Egipcie, ojciec tego Józefa Egipskiego, to żałoba trwała dni 70. No dzisiaj jest jeszcze dłuższa. Ważne jest to, żeby w ogóle rozumieć sens żałoby, że to jest taki czas, kiedy człowiek ma odkryć i tą obecność Pana Boga w życiu i w tym przechodzeniu do, do wieczności, w tym wydarzeniu śmierci. Ale dużą rolę w przeżywaniu żałoby odegrały też nauki, Związane z psychologią, Gdzieś które to... potwierdzają, że trzeba na swój sposób przeżyć stratę osoby bliskiej, że tą żałobę też trzeba przeżyć, że nie ma sensu uciekać od takiego smutku czy przeżywania żałoby. No właśnie teraz są takie dwa nurty, dlatego to takie moje tam odejście trochę w stronę w ogóle śmierci i przeżywania śmierci, bo w przypadku żałoby są dzisiaj dwa nurty na mhm. zachodzie świata. Jeden jest taki, jak Ty mówisz teraz w psychologii. Gdzie żałoba to jest ten czas przetrawienia tego wszystkiego. Że tam się też ten bunt pojawia. Czemu tak, teraz? Czemu tak. nagle? A drugi jest taki, bardzo bolesny, że stan żałoby, jeżeli trwa dłużej niż bodajże dzisiaj 7 dni albo 14, już teraz nie pamiętam dokładnie, uznawany jest za depresję i należy leczyć lekarstwami. Dlatego tym bardziej potrzebne jest takie chrześcijańskie podejście do i tematu śmierci, i tematu żałoby. Bo ono pokazuje to, co ty powiedziałeś, że to jest wydarzenie, które trzeba gdzieś w sobie przetrawić. No i tu jest niesamowita wartość chrześcijaństwa, która pokazuje, że pogrzeb to nie jest pożegnanie na wieczność, że to nie jest moment po którym się już definitywnie coś kończy, tylko tak jak w tej prefacji śpiewamy, zmienia się, tak, ale się nie kończy. Ale się nie kończy. I to nam daje nadzieję. I dlatego spotkanie się z chrześcijańską wizją pogrzebu. Nie jest tak tragiczne. W ogóle nie jest tragiczne. To jest niesienie takiej totalnej nadziei w takim wydarzeniu, które dzisiaj może się wydawać człowiekowi tragiczne. Nie wiem, czy masz jeszcze coś do dodania w tym temacie sakramentaliów? Że jak katechizm postawił kropkę przy ostatnim punkcie dotyczącym pogrzebu, odwraca no. się kartkę i jest taki duży napis: Życie w Chrystusie. <laughs> Zaczyna się dopiero wtedy. Po pogrzebie. Życie po pogrzebie. w Chrystusie. Tak. I za tydzień. A co tam będzie? To jest sama moralność. O oh noj. Dopiero będzie się działo.